Poznaliśmy zwycięzcę kolejnej edycji powiewu młodego jazzu. Nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł powędrowała do zespołu The Cuban Latin Jazz. To jest pociąg, to będziemy jak pociąg. Do przodu. Do przodu. Musimy jechać dalej. Nigdy nie do tyłu. Tak. Jak pendolino. Ale nie takiej drogi, ale nie takiej drogi. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie i wielka niespodzianka, bo inspiracje, które poznałem dzięki Rolandowi, dzięki naszym wspólnym działaniom, sięgają bardzo wysoko. I póki poczuję się na tyle w tym swobodnie, tak mi się wydawało, ale dzisiaj ta nagroda bardzo, bardzo, bardzo mnie zaskoczyła. O statuetkę Złotego Krokusa w tym roku walczyło kilkanaście zespołów. Docenieni zostali także. Trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał zespół chojnacki Miguła Contemplations. Drugą nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymał zespół Peckman z Niemiec w składzie Anton Mangold saksofon, Leonard Pech trombon, Jan Felix Rode gitara, Felix Langemann fortepian, Szanice Benent kontrabas i Aleksander Pertzhuber perkusja. Wręczono również zaproszenie do udziału w 48. Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Chodzieży. Trafiło ono do Moniki Malczak. Były także nagrody indywidualne. W wysokości po 1000 zł oraz nagrody rzeczowe otrzymuje Anton Mangold, saksofon zespołu Peckman. Dominik Jaskę, perkusja zespołu The Cuban Latin Jazz. Michaela Turcerowa, saksofon zespołu Szabo Turcerowa Maczeczek. Bartłomiej Chojnacki, kontrabas zespołu Jan Kantner, kwartet Chojnacki Miguła Contemplations. I Kuba Banaszek, piano z zespołu Kuba Banaszek Trio. Powiew młodego jazzu jest wyjątkowy z wielu względów. Było to 7 dni rozmaitych jazzowych wydarzeń. Prawie 2,5 tysiąca dzieciaków miało okazję zetknąć się z historią i z teraźniejszością muzyki jazzowej i liczymy na to, że jest to takie ziarenko, które będzie kiełkowało i będzie przysparzało widzów i słuchaczy kolejnym edycjom festiwali jazzowych i imprez jazzowych w Jeleniej Górze. Następnie wystawy fotograficzne, World Jazz Photo, wystawa, która przyjechała do nas od partnerów z Trutnowa, wystawa, która jeździ po całym świecie, jest plonem konkursu pod tym samym, fotograficznego pod tym samym tytułem. Za moimi plecami widzicie Państwo gdzieś tam w tle zapewne fotografie, które pochodzą właśnie z tego konkursu, które są prezentowane na wystawie i w Galerii Korytarz Śmigłowskiego Centrum Kultury do końca października i na placu ratuszowym w postaci wystawy plenerowej. Cieszmy się z tego, że jednak jazz na kroku z Festiwal to nie tylko gwiazdy, ale również te młode zespoły, które zaprezentowały, jak powiedziałem, swój specyficzny rodzaj jazzu. A jeśli mowa o gwiazdach, na zakończenie Krokus Jazz Festiwalu wystąpił zespół Kujawy.